Zna lukrowana bardzo. Dobra, czyli jest najbliższy szczyt. To jest pierwsza pielgrzymka z Wierzchowa. Pierwszy o tym miejscu święty Jan Paweł II w roku 1979. Przyzwyczaili się Polacy ze wszystkim przychodzić do swojej matki. Przyzwyczaili się Polacy swoje ważne momenty życiowe, jak wybór drogi powołania, wiązać z tym miejscem. Moi drodzy, Jan Paweł II nazwał Jasną Górę w czasie ostatniej pielgrzymki, że jest ołtarzem i konfesjonałem narodu. W Eucharystii jest gwarancją, jeżeli go godnie przyjmujemy, jest zadatkiem, gwarancją życia wiecznego. I oby tak zawsze działo się w naszym życiu, abyśmy posilali się tym chlebem życia. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w imieniu Jasnej Góry. Witam wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli pieszo. 253 osoby. Dziękujemy Wam za to. Kolejność, tak mi wypisano, ale przewodnikiem pielgrzymki i duchowym, i nie tylko, jest ojciec Adrian Urbanek. Pielgrzymowali kapłani, paulini, ojciec Piotr Polek, proboszcz parafii Wieruszowskiej. Ojciec Benedykt Kluta, neoprezbiter tegoroczny. Ojciec Michał Kurzynka, paulin, też pielgrzymuje tutaj przynajmniej w tym etapie. Ojciec Józef Wachowiak, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy kleryków diecezjalnych Wojciecha Kucharzaka i Dominika Herbecia. Pielgrzymował brat Patry, paulin. Bardzo serdecznie go witamy. Kuchnia pielgrzymkowa. Agnieszka, Wiesława, Stanisława, Monika, Agnieszka, Bogumiła, Czesław i Krzysztof. Bez kuchni nie ma siły. Nie ma siły do pielgrzymowania. Kierowcy pozdrawiam serdecznie. Mirosława, Anna, Zenon, Janusz, Paweł, Mateusz, Marek, Jacek. Ale przede wszystkim wszystkie służby są ważne, ale tak ważna służba jest też muzyczna, zespół muzyczny. Angelika, Justyna, Joanna, Agata, Marek, Adam, Dawid i Tadeusz. Pozdrawiam.
Pozdrawiam najmłodszego pielgrzyma, jest to Savery, 15 miesięcy. Chyba w tym łóżeczku. I najstarszy pielgrzym Stanisława, 70 lat. Oczywiście, jak nie zauważyć, orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Wieruszowa, który zaśpiewa, moi drodzy, pokonaliście w ciągu 3 dni 100 km. Wędrowaliście w czasie. Pozdrawiam Was serdecznie, Wieruszowiacy, tutaj zebrani. Tam następni, jeszcze następni, jeszcze następni. Niech teraz orkiestra zagra marsza i energicznie Was przeprowadzi na ten, przez ten ostatni etap do kaplicy Matki Bożej. Szczęść Wam Boże, Bóg zapłać Wam za Wasze przybycie. Za chwileczkę rozpocznie się wejście pieszej pielgrzymki diecezji sosnowieckiej. Dlatego jeszcze raz bardzo proszę, aby na wieku głównej nie zatrzymywać się na dłuższą modlitwę. Kto chce duży pozostać, proszę przejść do nabożeństwa. Podchodzimy bliżej, Państwo się nie zatrzymują pod tą nawą, przechodzą razem z pielgrzymami, tu właśnie do Pani się odwraca, mówię, przechodzimy razem z pielgrzymami, nie tęczymy, nie zatrzymujemy. Tutaj Państwa proszę o powstanie. Nie.
usłyszeli go, zobaczyliśmy. Jaka piękna tradycja się będzie z tym wiązać. Mało tego, jeżeli dobrze policzyłem, to były to czasy, kiedy Polska była przed zaborami. Czyli nikt nie myślał o tym, że na wiele lat stracimy prawdziwą wolność. Wiele rzeczy się zmieniło. Mapy świata, technika poszła do przodu. Ludzie polecieli w kosmos, nowe odkrycia. Ale wiele pozostało bez zmian. Jasna góra. Wiara. Zobaczcie, co by było, gdyby któregoś dnia ktoś nie wpadł na pomysł, aby ruszyć w kierunku tego miejsca. Nie byłoby nas tutaj teraz. Może by dotknęło głębi twojego serca. Bo Bóg codziennie ci będzie mówił. Zapraszam. Ile razy będziemy go odmawiać. Jeszcze nie nadszedł mój czas. Jeszcze nie. W końcu przyzwyczaimy się do tego i będzie wieczne jutro. Ja powiem szczerze, kiedy wstąpiłem do zakonu, to żałowałem dwóch rzeczy. Pierwszej to, że tak późno to zrozumiałem. Że tak wiele lat straciłem na tym odmawianiu. Nie nadszedł mój czas jeszcze. Albo, no może kiedyś. A drugi wam jeszcze nie powiem. Może na koniec. I też uderzyły mnie te słowa dzisiaj z Ewangelii, kiedy ten starosta mówi to Pana Modelu. Na początku każdy stawia lepsze wino, a kiedy już wypiją, to stawia gorsze. I chcę wam pokazać, że to jest o mnie, o tobie. Kiedy kogoś poznajesz, to pokazujesz się z jak najlepszej strony. Wyobraźcie sobie sytuację, dziewczyny, to będzie wam łatwiej zrozumieć. Randka. Raczej nie pójdziecie tak jak do szkoły, tylko przygotowane, żeby zrobić jak najlepsze wrażenie. Dopiero po jakimś czasie pokazujemy, jacy jesteśmy na randkę. I zobaczcie, do czego jesteście zdolni na pielgrzymce. Ile razy człowiek się przełamał. Ile razy dajecie sobie po prostu świadectwo, że potraficie dostrzegać innych i sobie nawzajem pomagać. Nawet takich drobnych, wydawałoby się, sprawach, choć ci, którzy niosą tuby, wiedzą, że to nie jest nic lekkiego. Niesienie znaków, niesienie tub, kabelka, czy nawet słuchanie przewodnika, kierownika i innych służb. To też jest piękne świadectwo. Bo oto minęła już zima, deszcz pustami przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przecinania mlic. Czerwo i kole wydało zawiązki owoców i wyjętych drzewek.
doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Tyle o...